Nazywam się Iwona Danhajzik. Przyszłam tutaj z Mitechu Żywiec. Moją nominalną pozycją jest lewa obrona. Iwona jest to zawodniczka, która nas wzmocniła z Żywca. Jest lewonożna, co daje nam nowe możliwości też ustawienia zespołu. Chcemy ją zobaczyć na lewej pomocy i na lewej obronie, natomiast również jest pomysł sprawdzenia jej w trójce obrońców. Także cieszymy się, że mamy Iwonę ze sobą u siebie w zespole i liczymy na jej pomoc na nadchodzącym sezonie. Nazywam się Wiktoria Nowak i przed rekordem grałam w PKS-ie Katowice. Gram na pozycji napastnika. Wiktoria jest to zawodniczka z formacji ataku, gdzie mieliśmy największe problemy przez cały sezon. I jest to, myślę, zawodniczka, która będzie z Zenetą konkurować w pierwszej jedenastce. Lewo-prawonożna, super podeszwa. Myślę, że wzbogaci naszą grę ofensywną i również liczymy na jej dobre występy na hali, bo wcześniej pracowała z trenerem Samuelem w klubie, czy to w Tychach, czy w Bojszowach. Nazywam się Magdalena Knysak, przyszłam tutaj z AZS PSW Biała Podlaska. Zazwyczaj występowałam na pozycji środkowego obrońcy, ale też rozgrywałam mecze na szóstce bądź ósemce. To jest taki transfer last minute, zważywszy, że Biała Podlaska się wycofała z Ekstraligi kobiecej. I tak naprawdę duże uznania dla trenera Samuela, który znał się właśnie z tą zawodniczką z reprezentacji Polski w futsalu. I od razu mogę też nadmienić, że w ostatnim turnieju, który rozgrywali w Chorwacji, została wybrana do piątki turnieju. A trzeba zaznaczyć, że tam była nawet taka reprezentacja jak Włoch, więc naprawdę jest to transfer trafiony w dziesiątkę. Jest to środkowa pomocniczka na pozycji numer 8-10. Pokazała nam już w jednym sparingu swoje umiejętności, bramka 40 metrów z lewej nogi. Myślę, że to będzie taki transfer najbardziej widoczny u nas w zespole. I zarówno na hali, jak i na trawie. Nazywam się Karolina Czyż, przyszłam z Matowik Rodzic Mazowiecki. Gram na pozycji 9-7. Karolina Czyż to jest ciekawy transfer, gdyż przyjechała z koleżanką na testy. Tak naprawdę jako zawodniczka, która chciała zobaczyć, jak to wygląda. A życie tak się potoczyło, że to ona z nami została, natomiast koleżanka została w Warszawie. Ja się z tego transferu mocno też cieszę, bo widziałem Karolinę też na Mistrzostwach Polski U16, które rozgrywaliśmy niedawno. I uważam, że przed dziewczyną jest duża przyszłość i taka też dla niej nominacja ciekawa i myślę, że na przyszłość też daje dużo do pracy. Została powołana na najbliższe zgrupowanie reprezentacji U17 u trenera Kasprowicza, więc też od razu wielkie gratulacje i naprawdę uważam, że to jest zawodniczka na najbliższe 3 lata wartościowa, która da nam dużo, myślę, i bramek, jak i pociechy ze swojej gry. Nazywam się Klaudia Ciupa, gram na pozycji bramkarza, przyszłam z Golczyn Stachowa. Klaudia Ciupa odezwała się do nas po transferze Justyny Kuś do Rów Rybnik. Jest to też zawodniczka futsalowa, która grała w Częstochowie. Będzie fajnym uzupełnieniem naszej kadry bramkarskiej. Mamy 4 dziewczyny, będzie walczyła o miejsce w składzie zarówno tu, jak i tu. Też cieszymy się, że jest z nami, bo jest doświadczona, wiele lat już gra w piłkę i na pewno będziemy ją wykorzystywać zarówno na trawie, jak i wspomniałem, na futsalu. Nazywam się Klaudia Damek, przyszłam z pierwszoligowego Rowu Rybnik i gram na pozycji numer 9. Klaudia Damek jest to inwestycja w przyszłość, jest po ciężkiej kontuzji, natomiast uznaliśmy razem ze sternikiem rekordu, że warto dziewczynę wyleczyć i z perspektywy dłuższej uważam, że to będzie zawodniczka, która będzie strzelała mnóstwo goli. Na to liczymy, natomiast na tą chwilę skupiamy się na tym, żeby ją wyleczyć
Pracuję z naszym fizjoterapeutą Darkiem Spisakiem już od 2 tygodni. Coraz lepiej to wygląda i liczymy, że na drugą rundę, może troszeczkę później, wejdzie już na boisko i pomoże nam w walce w każdym meczu o 3 punkty. Nazywam się Emil Kosiec, od bieżącego sezonu jestem trenerem asystentem w pierwszej lidze kobiet. Transfer Emila Kośca do sztabu to jest bardzo duża moja chęć mieć takiego trenera w sztabie, gdyż znając jego wartość poprzez pracę z młodzieżą przez 2 lata w rekordzie, wiem, że dużo mi pomoże, ma ogromną wiedzę na temat taktyki, na temat psychologii sportu, na temat podejścia i myślę, że akurat w kobiecym futbolu jest to bardzo istotne i trener Emil będzie drugim trenerem, jak i asystentem na trawie, będzie też przyjmował pewne obowiązki na boisku, trochę mnie odciąży i ja uważam, że to jest trener, który ma ogromne papiery na to, żeby w przyszłości być trenerem na bardzo wysokim poziomie.